Kama. So, in this way, Uddhava, he followed that principle, even though he was a very advanced pure Vaishnava and a personal associate of Krishna. I w ten sposób właśnie Uddhava przestrzegał tej zasady, tej etykiety, chociaż po prostu był bardzo bliskim towarzyszem Kryszny. So he did not give instructions to Vidura, he sent him, you go to Maitreya. Dlatego nie dawał instrukcji Vidurze, ale wysłał go do Maitreyi, ponieważ tamten był starszy. In this way, we should understand that if there is a great senior Vaishnava realized personality on the planet, then everyone should be given encouragement. Go hear from him. Więc powinniśmy zrozumieć, że w momencie, kiedy jest starszy, zaawansowany Vaishnava na tej planecie, każdy powinien być zachęcany, aby udać się do niego, słuchać od niego. Because Maharaj, you said that nobody should abstract, limit or to his disciple to go to hear from other guru. But there is one story, and this is described by Sat Swarup Maharaj in Prabhupada Lilamrita. At the beginning, when Prabhupada was very sick, when he came to America, so there was some discourse, maybe we should ask his good, some of his good brother to invite him to America. And then Sat Swarupa Maharaj is writing that Prabhupada was very sad, and he told, I will never leave my spiritual master. Maybe you know. I know what you're talking about. Yeah, it was not in Prabhupada Lilamrita. It was actually in a Vyas Puja book, and it was an offering from Mukunda Goswami. I will translate. Nawiązuje do tego, że Maharaj mówi, że guru nie powinien jakby ograniczać swoich uczniów, żeby słuchali Shri i słuchali z innego źródła. Ale powiedziałem, że właśnie wydaje mi się, że Sat Swarupa napisał Maharaj w Lilamricie, opisał historię, kiedy Prabhupada po raz pierwszy przybył do Ameryki na początku i on bardzo zachorował. I wtedy właśnie jego uczniowie dyskutowali między sobą, a może by sprowadzić innego brata duchowego Prabhupada, który mógłby go zastąpić niejako. Nie? I kiedy doszło do Prabhupada, Prabhupada bardzo się zasmucił i powiedział, nigdy bym nie porzucił swojego mistrza duchowego i tak dalej. Nie? Więc jak w tym kontekście, in this context, how we can understand? You have to understand, first of all, what are the words of Prabhupada in this quotation. Aha, Maharaj wyjaśnił też, że to nie było w Lilamricie, ale to Mukunda Goswami napisał to w jakimś ofiarowaniu. These are disciples who have been devotees for maybe 2-3 years. To byli uczniowie, którzy mogli być jego uczniami przez 2-3 lata. And Prabhupada was preparing to leave for India after being very sick. In 1967. I w 67 roku Prabhupada był bardzo chory i on przygotowywał się do powrotu do Indii, czy do wyjazdu do Indii. And they didn't know if Srila Prabhupada would return. I oni nie wiedzieli, czy Srila Prabhupada wróci. Now, when they asked this question to Prabhupada, i kiedy zadali to pytanie Prabhupadzie, maybe one of your other god brothers could come. Że może by któryś z twoich braci duchowych przybył. So the way that Mukunda Maharaj describes Prabhupada's response. To, w jaki sposób Mukunda Goswami przedstawił tą propozycję Prabhupadzie. He says that Prabhupada's eyes filled with tears. On opisuje to, że oczy Prabhupada napełniły się łzami. And then I can't remember the exact statement, but something like Prabhupada said, my Guru Maharaj. He was speaking about his own Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he was saying, oh, my Guru Maharaj, he is the one that came and saved me. Something like that. I wtedy właśnie wtedy Prabhupada powiedział, mój Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Maharaj, on przybył tutaj, aby mnie ocalić. So Mukunda, in his offering, he was trying to use this quotation from Prabhupada to support this view that Prabhupada never
approved that Prabhupada didn't want us to go to any of his other god brothers, that that would be like an offense against Prabhupada, we are trying to replace him. Więc Mukunda przedstawił to w taki sposób w swoim ofiarowaniu, jakby wesprzeć ideę, że udanie się do kogokolwiek innego, do innego guru, byłoby obrazą wobec Prabhupada. So first of all, bo chcemy go podmienić. Tak. First of all, he's trying to interpret. Po pierwsze, on próbuje what are interpretować the deep bhavs and the deep moods of Prabhupada at that moment. On próbuje interpretować głęboką bhawę czy nastrój Prabhupada w tym momencie. How can you possibly know what is why Prabhupada's tears are coming? Jak możecie skąd możecie wiedzieć dlaczego oczy Prabhupada napełniły się łzami? How can you possibly know what are the deep moods of Prabhupada at that moment? Jak możecie wiedzieć jaki był naprawdę głęboki nastrój Prabhupada w tym momencie? You know, Srila Prabhupada was sitting in Hawaii in 1976, and I will tell you this very nice story in relation to this point. Powiem wam bardzo ciekawą historię w relacji do tego punktu. Prabhupada raz siedział w 76 roku w Hawajach, na Hawajach. He was sitting on the second floor in the ISKCON Honolulu, Hawaii temple, which has a very beautiful garden and banyan tree there and everything. Prabhupada siedział na drugim piętrze w świątyni w Honolulu, która ma bardzo piękny ogród z drzewami banianowymi i innymi roślinami. And there was a veranda, like this veranda here. I była taka weranda podobna do tej. And Prabhupada was sitting on a rocking chair. I on właśnie siedział na bujanym fotelu. So Prabhupada was sitting there all alone and he was looking in the sky. I Prabhupada siedział właśnie sam, patrząc się w niebo. And one devotee spotted Prabhupada. He saw, oh, Prabhupada. He told the other devotees, come, look, Prabhupada's sitting there on the veranda. I ten zauważył Prabhupada siedzącego, jeden uczeń zaczął zwoływać innych bhaktów, mówiąc, chodźcie zobaczyć, tam Prabhupada siedzi na tej werandzie. So Prabhupada was, he had a mango in his hand. Prabhupada trzymał mango w rękach. And you know, Prabhupada used to squeeze the mango and make it all like mushy and soft inside, and then he would make a hole and suck. I Prabhupada miał taki zwyczaj jedzenia mango w ten sposób, że on go ugniatał, aż w końcu się wytrącał sok i tam robił przez otwór, po prostu wypijał to. So Prabhupada was sitting on his rocking chair and he was sucking on the mango and in front of him in the sky was a rainbow. Beautiful rainbow. I Prabhupada siedział na tym budowanym fotelu, wypijając sok z tego mango, a naprzeciwko niego na niebie pojawiła się przepiękna tęcza. So this devotee who saw him from behind in the window, he said, come, quick, you have to see this is amazing. Prabhupada sitting on the porch, there's a rainbow. And like. I tam uczniowie zaczęli mówić, podekscytowani, chodźcie, musicie to zobaczyć. Prabhupada siedzi tam na tym białym fotelu i przepiękna tęcza się rozpostarła. So then Prabhupada was sitting there, and all the devotees were watching, and then all of a sudden they all said, Jai Srila Prabhupada! I oni wszyscy tak wpatrywali się w niego i w pewnym momencie jednocześnie powiedzieli, Jai Srila Prabhupada! And then Prabhupada turned around, Prabhupada się odwrócił, and he had a huge smile on his face. Z takim wielkim uśmiechem na swojej twarzy. I heard this story from the devotee who was there. Ja słyszałem tą historię bezpośrednio od bhakty, który tam był. Drishtadyumna Das. Drishtadyumna. So he said that when Prabhupada turned around, he smiled and he said, "This place is so nice for practicing spiritual life." I powiedział z tym uśmiechem, "To miejsce jest tak wspaniałe do praktykowania życia duchowego." Then he said, "I want to invite my friend Sridhar Maharaj to come here." Pragnę zaprosić mojego przyjaciela Sridhara Maharaja, aby tu przyszedł. Bhakti Rakshaka Sridhara. He would like this so much. Bardzo by mu się to podobało. So here, Prabhupada was sitting there, meditating upon his dear god brother and friend, Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaja. Więc w tym przepięknym otoczeniu Srila Prabhupada medytował o swoim drogim przyjacielu Bhakti Rakshaka Sridhara. How could his disciples ever understand what are the deep moods in Prabhupada's heart? Jak jego uczniowie mogą zrozumieć, jaki jest naprawdę jego głęboki nastrój w sercu?